W tym ciemnym lesie zostały dokonane zbrodnie katyńskie. W kwietniu 1940 roku zginęło 20 tysięcy obywateli Polski, 8 tysięcy inteligentnych Polaków oraz 10 tysięcy oficerów Polski i innych służb mundurowych. Zostali mordowani strzałem w tył głowy przez NKWD. Morderstwa trwały też w więzieniach i innych miejscach. Trwało to od kwietnia do maja. Wśród zamordowanych byli też Ukraińcy, Białorusini i Żydzi.